Magda Żakowska, dzień dobry. Pogodnie zapowiada się wtorkowe przedpołudnie, ale dodam od razu, że będzie to chwilowa poprawa pogody, bo do kraju nadal płynie wilgotne powietrze. W nocy na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum na wschodzie oraz na południu całkowite z opadami deszczu lub mrzawki. Na tym obszarze przejaśnienia dopiero nad ranem. O poranku na termometrach od 5 stopni na krańcach zachodnich do minus 1 na Suwalszczyźnie. Wiać będzie z kierunków zmiennych słabo i umiarkowanie. Jutro przed południem w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu słonecznie, będzie w centrum i na wschodzie, natomiast na zachodzie ten oto front przyniesie wzrost zachmurzenia i miejscowe opady. Na termometrach jutro zobaczymy od 8 stopni w regionach wschodnich do 12 na ziemi lubuskiej. Nadal wiać będzie z kierunków zmiennych. W regionie w najbliższych godzinach zachmurzenie duże i zanikające opady deszczu. W dalszej części nocy przejaśnienia i około 5-6 stopni. Jutro od rana nie zabraknie pogodnych chwil, natomiast po południu stopniowy wzrost zachmurzenia. Ale jeszcze jutro bez opadów. Temperatura wyrównana 10 lub 11 stopni. Nadal wiać będzie z kierunków zmiennych, słabo i umiarkowanie. Na barometrach teraz spadek ciśnienia. Jutro będzie 1016 hektopaskali. W środę powrót pochmurnej i deszczowej pogody. W ciągu dnia od 9 stopni na wschodzie do 13 w zachodniej części. W czwartek dalsze opady mrzawki. Po ciepłej nocy w dzień do 14 stopni. W piątkowe przedpołudnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu przelotne opady, a na termometrach do 11 stopni. Zatem typowa jesień przed nami. Do zobaczenia.